Hej wszystkim, ja jestem Serter do Was w kolejnym odcinku z Wolta. Przepraszam za moją dłuższą chwilę nieobecności, ponieważ dostałem nowy komputer, jak teraz możecie zobaczyć. O, proszę bardzo, w górnym rogu zobaczcie sobie na tą ilość FPS. No, to jest jednak nowy komputer, bo to jeszcze na maksymalnych grafikach, no i przy nagrywaniu. No więc przejdźmy do tematu odcinka, jakim jest potęga szybko ładujących dział. Jak wiemy, bądź może nie wiemy, mam jeszcze nieulepszoną lufę. Zadaje ona nam marne obrażenia 200, ale jak zobaczycie zaraz, to przeładowanie jest kosmiczne jak na ten tier. 5,75 to jest bardzo dobry wynik. Ogólnie dwie bitwy, które zagram, są krótkie. Ta będzie Conquerorem, a następna Cromwellem. Obydwie zginąłem, ale zrobiłem nawet taki wynik, który szczególnie mi ten Conqueror uszkodził. Więc tak, planowałem pojechać na górkę, ale zobaczyłem, ile osób tam pojedzie, więc zrezygnowałem. Chciałem jechać gdzie tam wszyscy, ale też tam dużo osób pojechało, więc no skręciłem do przepychacza, ponieważ tam nikt nie pojechał. No i będę walczył tam z więcej niż jednym czołgiem. Tutaj od razu na środek wyjechał Lightweight, no i zaczął się bić z T-44, który na początku przegrywał. No więc tutaj dojeżdżam sobie do miejsca, oczywiście silnik jeszcze nie ulepszony na maksa, mam jeszcze dwa silniki. O, proszę bardzo. I tutaj T-34, na którym był moim utrapieniem tutaj głównym, ale widzę jeszcze KV-5, no to jest już trudny orzeł do zgryzienia i zaraz jeszcze przyjedzie kolejny czołg. Tutaj no, obawiam się, czy trafię, czy nie w ten garnek, bo penetracji też nie ma tu za dobrej, jak na 9 tier 226 to nie jest zbyt dobrze. No i tutaj wyciągnę w ten garneczek, doiłem. Czasami mi się zdarzyło gąskę komuś zerwać. No i tutaj się ciągle obracam i patrzę, gdzie oni mnie przebijają w tą wieżę, ale widzę, że znali weak spot, tylko też nie mogli trafić, bo nie mieli takich dział. Tutaj o, pierwszy strzał w gąskę i zatrzymał się, zerwałem mu. Nie mogą mnie przebić zbytnio, ale patrzcie, z iloma czołgami ja tu się mierzę. Tutaj jeszcze I zaraz przyjedzie. KV-5 już na wykończeniu. Tutaj jeszcze jeden strzał oddam w tyłeczek. Proszę bardzo. No tyle, że ciągle tutaj też biją, no. I ma nieulepszone działo, więc też strzela szybko. No i T-34, który niezbyt tutaj mi pasował. No i no właśnie, ciągle obracam się i patrzę, gdzie już wbiję. Ale ciągle próbują w ten włas dowódcy przebić. Tutaj zauważyłem, że wjeżdża KV-5, no to chciałem go dokończyć. Bum. I weszło, szczęśliwie. Zauważcie, już mam 1/3 życia, z tego co widzę, ja to widzę na podglądzie, a to chyba 650 życia mam. To jest także 1/3. Tak jak myślałem, walą mi te takie wizjery, że tak powiem, no i właśnie zniszczyli. Ale wolę mieć taki zniszczony niż oberwać. No ale ciągle tutaj za tym kamykiem stoję. Gdybym miał lepszą lufę, to o wiele więcej bym to zrobił, myślę, ale no. Tutaj mi się nie udaje przebić garnek. Jakoś szczęśliwie mu się odbiło. I strzelają. Też tutaj próbuję doić. 9-4, bitwa zanosi się nad graną. Tutaj jeszcze i się raz walnąłem za 180, no. Jednak takie to nie wystarczają, takie są. No i niestety Iz zajechał mnie od tyłu. No oczywiście wiem, że nawet od przodu w tą dolną płytę bym nie przebił, ale koleś chciał mieć pewność. No więc tutaj bitwa wygrana, T-34 wyjechał. Niestety spotkał za dużo czołgów i został zniszczony. O, trochę się nagadałem teraz przez te 4,5 minuty. No. Tutaj sobie do końca bitwy oglądamy tego jak Tigera. Niestety nie zdążył nigdzie dojechać. Jest trochę no, za wolny, ale działko ma dobre, po 500 wali. Ale to chyba nie ulepszone jeszcze. Ale. No więc do tematu nowego komputera jeszcze wrócę. Teraz odcinki z Minecrafta i tego będą się pojawiać o wiele więcej. Patapony trochę na drugą linię zajdą, bo jeszcze muszę pobrać.
Jak wiecie, jestem trochę leniwy i mi się nie chce. Więc poczekajcie jeszcze na te Escape Tisy, też nie wiem czy będą, ale powinny być kiedyś. No więc tutaj zarobiłem 31 tysięcy. Niestety na minusie, bo tak to jest jak się gra na tych tierach. A z premium dostał 15 tysięcy. I zrobiłem 2990, 2920 damage'a. No i to kolejna bitwa Cromwellem tym razem. Też szybko ładujące działo, dobry jak na swój tier, chociaż przebicie. Jak rzucę na ósemki, to już nie wystarcza. Tu jeszcze zaraz spojrzę, o właśnie, na goldy. Ja już powiem z góry, że mają 202 penetracji. Albo 203. Nie, 202. No i ile to ładuje? 3,7 około. I wali po 135 średnio. Raz mi się zdarzyło walnąć po 180. Albo raz, albo dwa. Więc oczywiście nie zostaje w zamku. Nie zostaje w mieście, bo no nie ma tu nic po mnie, nie mam pancerza. Nawet jakbym sobie sklepu ustawił, to nie przebiły takie OI albo 25. No nie miałbym za dużych szans. No więc jadę tutaj sobie na pole. I pierwszym wrogiem, którego tu spotkam, który się zdziwia, że tak szybko wyjechał, bo no dobry czołg i nie powinien tak niszczyć swojego mienia. Do tego dwa razy walnąłem, udało mi się, a w sumie to nawet poczekałem i go zniszczyłem. Widzicie, nawet nie pamiętam co robiłem w bitwie, ale robiłem ją wczoraj albo przedwczoraj. I tutaj biedny WKH, nie wiem czy miał lepszą lufę, ale jakoś tak dziwnie wali. Nie z HF-u, więc nie wiem. Ale zniszczyłem jeszcze teraz Toldika, który zaskoczeniem w tej bitwie był. No ale tutaj widzimy kolejnego Cromwella. Już dwóch zniszczyłem jako jedyny w tej bitwie. No teraz już nie. Coś. Ktoś już inny coś też zrobił. Tutaj strzelam oczywiście z tego, bo muszę jechać, nie mogę celować. I wracam do tego, co mówiłem. No bez straty życia tyle zrobiłem. Cromwell zginął, nie udało mi się niestety go trafić. To jest ZPZ. Trafiłem go i tutaj ładne objeżdżanie, nie może obkręcić tak szybko wieży. Ja niestety też i tracę trochę na tych pociskach, ale tu raz mi trafi, żeby na niego zaszarżował zbytnio. Ale cena 70 obrażeń za killa ładnego to proszę. Tutaj no niestety chciwość nie zna granic. Chciałem jak najwięcej damage'a jeszcze tutaj ubić, szybko chciałem taki szybcy i wściekli, ale niestety tutaj ładnie nie można obrócić. No i niestety moja chciwość sprawiła, że no właśnie, to już koniec tej. Więc ja się z wami żegnam, cześć, do usłyszenia.